Tuż po ceremonii ważenia mamy okazję porozmawiać. Powiedz, ważenie to jakaś dodatkowa emocja, stres? Czy na tyle się już znacie, że nie denerwujecie przy takich okazjach? Ja się nie denerwuję, to mnie tylko napędza i wprowadza w tą atmosferę walki i po dzisiejszej ceremonii już się po prostu nie mogę doczekać jutrzejszej walki i momentu gongu i wyjścia do ringu. Co myślisz o przeciwniku Kuligu? No, bardzo dobry pięściarz, silny, tak, będę musiał uważać, ale mam ustaloną taktykę, wiem co robić w ringu i wygram tą walkę. No właśnie, jakbyś tak miał powiedzieć jego takie słabsze strony? Słabsze? Nie chcę się skupiać chyba na słabych stronach przeciwnika, tylko na swoich mocnych. A twoje mocne strony? Kondycja, praca na nogach, dużo ciosów, jak na tą wagę, balans, głowa cały czas, żeby nie stała w miejscu i będzie dobrze. Teraz relaks, odpoczynek, nie myślisz o walce. Jak spędzasz te ostatnie chwile tutaj przed galą? Rozmawiam ze znajomymi, rozmawiam z kolegami tutaj, oglądam coś. Relaksuję się po prostu, coś oglądam, wiadomo, myślę o założeniach taktycznych, o planie na walkę, jak ta walka, wizualizuję sobie, jak chcę, żeby ta walka przebiegała i to tyle. I co, najważniejsze jest te pierwsze minuty właśnie, żeby, nie wiem, narzucić swój rytm, wejść dobrze w walkę. Co jest najistotniejsze? To jest ten początek tej walki dla ciebie? Cała walka, to są 3 rundy po 3 minuty tak naprawdę. Nie można przespać ani sekundy tej walki, bo to nie jest boks zawodowy, nie mamy tutaj 12 rund, mamy 3 rundy po 3 minuty i każda sekunda walki jest tak naprawdę ważna. No to powodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.